Kino Górnik w Szydłowcu jest ulokowane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Strażackiej, a lata świetności przeżywało od lat 70. do 90. XX wieku. Po krótkich epizodach z różnymi sieciami zakończyło działalność. Ale dzięki jednemu z elementów projektu rewitalizacji Starego Miasta w Szydłowcu kino znów działa. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego. Całkowity koszt to 6 600 000 zł, a dotacja wyniosła połowę tej kwoty. Później oczywiście cały proces przetargowy, wyłonienie wykonawcy, budowa. Na budowie oczywiście okazało się, że nie modernizacja, ale praktycznie musimy tutaj wykonać prawie że wszystko. Pamiętacie Państwo, jak burzyliśmy mury, jak budowaliśmy stropy. Od początku praktycznie to kino zostało wybudowane prawie że od podstaw. A kiedy już wyłoniliśmy wykonawcę, wybudowaliśmy, to przyszedł czas pandemii, czas słaby, że tak powiem, czas kruchy dla kinematografii, kina zamknięte. 5 kolejnych przetargów nie wyłoniło prowadzącego kino, dlatego zdecydowano, że placówkę będzie prowadzić Szydłowieckie Centrum Kultury. Nowe kino mieści 140 widzów. Co ważne, oprócz seansów kinowych będą tutaj mogły odbywać się również inne wydarzenia kulturalne. Wielofunkcyjna sala pozwoli na przykład na organizowanie spektakli teatralnych. Wielkie hity i bardziej niszowy repertuar, kino studyjne, kino polskie. Będą oczywiście też bajki dla dzieci i filmy animowane. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Oprócz tego w kinie będziemy realizować inne projekty. Będą to projekty związane oczywiście z filmem i z kinem. Będziemy też realizować program dla szkół. W ramach wspomnianego projektu rewitalizacji Starego Miasta w Szydłowcu wykonano już m.in. pracę nad Szydłowieckim Zalewem, a już niedługo powstanie deptak, który połączy zalew z rynkiem.